No zaczęło się dość specyficznie, bo zaczęło się od chęci pójścia na polonistykę i dotknięcia zawodu dziennikarza. Pomimo tego, że lubiłam pisać, lubiłam czytać i to wszystko było takie fajne i miłe. I nawet mój polonista zawsze się śmiał, że on mnie widzi w tym miejscu. Życie napisało inny scenariusz i poszłam drogą rysunku architektonicznego. Pojawiła się architektura i pojawiły się Gliwice. Po tym, jak już na ten wydział się dostałam i zetknęłam się też z różnymi innymi formami sztuki, które były na wydziale obecne, uczą z rzeźby, malarstwa, grafiki. Pojawiła się fotografia, taka pasja, którą do dzisiaj kontynuuję. Zresztą to pragnienie pozostania na swojej alma mater było tak silne, że udało się. W momencie, kiedy na Politechnice był tworzony kierunek architektura wnętrz, zostałam zaproszona do współpracy. Obecnie jestem adiunktem w Katedrze Sztuk Pięknych i Projektowych na Wydziale Architektury. Nie jestem architektem, projektantem, który projektuje modowo. Uciekam od mody, nie lubię mody. Uważam, że projektowanie jest dobre wtedy, kiedy stawiamy na pewnego rodzaju ponadczasowość. Fajnie jest, kiedy te wnętrza może nie tyle, że są klasyczne, bo nie da się zrobić wszędzie klasycznych wnętrz, ale fajnie, jeżeli możemy w tym wnętrzu później zaistnieć my jako użytkownicy. To jest fantastyczna praca twórcza, że nie powielamy rozwiązań przestrzennych, tylko rzeczywiście możemy znaleźć coś, co dla danego miejsca jest indywidualne. Uważam, że takim nawiązaniem jest otoczenie, kontekst miejsca, kontekst przestrzenny obiektu, w którym my projektujemy. Nawet jeżeli dotykamy tylko wnętrza, to uważam, że ważne jest, żeby zapraszać to zewnętrzne do środka. Myślę, że ten przekaz kreski na białej kartce jest bardzo istotny. To jest ten nasz impuls, który idzie od głowy do ręki. Umiejętność szkicowania i rysunku odręcznego niezwykle istotna, ale mocno deprecjonowana w obecnym czasie z powodu tego, że mamy komputery wszechobecne i projektowanie w komputerach zdominowało ten zawód. Natomiast ta umiejętność przekazania tej myśli twórczej bezpośrednio na papier jest wyjątkowa. To jest taka idea fix. Ona powstaje w danym momencie. Jeżeli my jej nie zapiszemy, a przekaz do komputera jest moim zdaniem wydłużony w czasie, tego się nie da zrobić od razu. Jeżeli ja mam tą umiejętność rysowania, postawienia tej kreski na białym arkuszu papieru, to jestem w stanie tę ideę zachować od razu, w tym momencie. Fajnie, jeśli czujemy ducha miejsca. Jest coś takiego jak genius loci w architekturze. Takie pojęcie ducha opiekuńczego miejsca, że jeżeli my poczujemy, że to jest to miejsce, w którym my chcemy być, to tak po prostu będzie. Gdzieś jesteśmy predestynowani do tego, żeby właśnie w tej przestrzeni egzystować, w tej przestrzeni mieszkać, w tym domu mieszkać, w tym otoczeniu żyć po prostu. Nazywam się Katarzyna Rosłon. Jestem architektem, wykładowcą i wiceprezesem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego. Fotografia jest przede wszystkim dla mnie pewnego rodzaju wyrażeniem siebie, tym, że jestem w stanie za pomocą tego medium wyrazić to, co czuję, zdokumentować to, co czuję, albo też wykreować to, co czuję. Dzięki fotografii tak naprawdę odkryłem, kim jestem i z czym się zmagam, ponieważ fotografia jest już dla mnie pewnego rodzaju terapią, otworzeniem się na świat i na ludzi. Wszystko zaczęło się od tego, że byłem zbyt leniwy na to, żeby nauczyć się anatomii w malarstwie i dlatego wybrałem fotografię. Wybrałem fotografię z czystego powodu tego zapisu, który istnieje od razu i można go zobaczyć. Dlatego też na pewnym etapie poszedłem dalej. Zacząłem studiować fotografię na Instytucie Fotografii Kreatywnej, gdzie tak naprawdę otworzono mi oczy, jakie możliwości daje ta fotografia. Moje projekty zwykle są przede wszystkim wyrażeniem tego, co czuję, tego, kim jestem i tego, z czym się zmagam, z czym walczę, albo też z czym się godzę. Jeden z moich projektów dotyczy energii miejsca. Był to projekt nazwany Miraż. Był to projekt, który dokumentuje energię miejsca Pustyni Błędowskiej w Polsce. Można powiedzieć, że z każdym projektem otwieram się coraz bardziej na świat, na to, co oferuje mi ten świat i w jaki sposób mogę w nim funkcjonować. Każdy z moich projektów jest zwykle fotografowany zupełnie inaczej. Chciałbym mieć to uczucie takiego dziecka, które patrzy na świat tym takim nieskażonym spojrzeniem. Dlatego też z każdym nowym projektem wykonuję go na zupełnym innym urządzeniu, zupełnym innym aparacie. Inspiruje mnie to, co jest dookoła nas i możliwości, jakie daje fotografia, na pewno utrzymują mnie przy pracy fotograficznej, ze względu na to, że fotografia może dokumentować coś, co się w ogóle nie wydarzyło. Może być zapisem, rejestrem historii, może komentować wydarzenia, które obecnie przeżywamy, które dzieją się. Nazywam się Michał Patycki, jestem fotografem i slawistą. Muzyka zawsze była w moim życiu obecna i chyba to jest właśnie
to, co jest najważniejsze. Będąc naprawdę małolatem i już zacząłem się interesować muzyką. Pamiętam pierwszy gramofon, pamiętam pierwszą płytę winylową, którą mama mi kupiła na ulicy Zwycięstwa, bo był taki sklep muzyczny, słuchajcie, na Zwycięstwa. I to był zespół Lombard Śmierć Dyskotece. Z racji tego, że nie jestem aż tak zdolny, żeby pisać teksty czy tworzyć muzykę, zacząłem się tą muzyką bardziej interesować, typu właśnie jakieś wydawnictwa, koncerty. Koncerty mnie bardzo mocno wciągnęły. Pierwszy koncert to, muszę się przyznać, powiedziałem mamie, że idę na podwórko gdzieś tam do kolegi chyba się uczyć. Poszedłem do Kinoteatru X. Grał tam zespół Klaus Mittwoch. Bardzo fajny koncert, bardzo miło go wspominam. No a potem to już poleciało. No i zaczęło się to, że zaczęliśmy słuchać punk rocka, trochę reggae. Zaczęliśmy tutaj w Gliwicach robić kilka różnych ciekawych rzeczy. Pierwsze stowarzyszenie, pierwszy skład, tam też pierwsze koncerty, pierwsze fanziny, czyli wydawnictwa takie niezależne. Zdarza mi się wydawać książki, zdarza mi się wydawać płyty winylowe, płyty CD, a nawet kasety, które troszeczkę teraz wracają. Zdarza mi się też robić koncerty. Oprócz tego pomagam organizować. Czasami organizuję sam festiwale, czy służę radą, a czasami też rękami, jak trzeba coś przenosić. Stowarzyszenie GTW nie zajmuje się tylko kulturą, zajmuje się też mocno sportem. Tu jest też literatura, to jest bardzo ważne. Od kilkunastu lat robi WOŚPA, a od kilku lat ja jestem szefem sztabu i Gliwice są dla mnie najważniejsze i chciałbym, żeby to co robimy, też miało jakieś przełożenie. Zaczęliśmy się rozwijać i szukać nowych dróg. Od 6 lat mniej więcej działa stacja artystyczna Rynek. W stacji zajmujemy się wszystkim, co nas ciekawi. Staramy się nie ograniczać. Mógłby się rozwinąć ten wątek? No po prostu już podświadomie tam jakoś odbierało się tak, że jednak grało się pod publikę jednak żeńską bardziej. Oprócz tego, że oczywiście zapraszamy tutaj różne persony znane lub mniej znane z całego kraju, to jakby podstawą naszej działalności jest to, żeby pokazać w Gliwicach, co się dzieje. Nazywam się Marek Niewiarowski, jestem właścicielem firmy Zima, wiceprezesem Stowarzyszenia Krzyk oraz animatorem kultury w pięknym mieście Gliwice. Jestem gliwiczaninem od urodzenia. W tym mieście spędziłem chyba większość swojego życia, nie licząc oczywiście przerwy, kiedy wyjechałem na studia do Krakowa. Związany jestem z tym miastem emocjonalnie, ale także i w pewnym sensie zawodowo. Tutaj kończyłem oczywiście szkołę. Z tą szkołą to było trochę problemów, ponieważ byłem uczniem, można powiedzieć, krnąbrnym i nieposłusznym. Nie dane mi było skończyć 5. liceum, do którego chodziłem aż 5 lat. Maturę zdałem ostatecznie w liceum ogólnokształcącym dla pracujących. Później poszedłem na studia. Wtedy się jakby troszeczkę ustatkowałem, można powiedzieć. Chociaż człowiek się do końca nie jest w stanie ustatkować, jak ma motyle w głowie. Ten wybór moich studiów, to, że zostałem historykiem, był jakby taką naturalną konsekwencją, wydaje mi się, moich zainteresowań z dzieciństwa. Historia to jest taki, trochę taki obcy kraj, gdzie my musimy, żeby go jakby poznać, musimy też poznać i język, którym się mówi w tym kraju. Musimy jakby poznać pewnego rodzaju obyczaje, tradycje ludzi. Poznajemy jako historycy z drugiej, a nawet można powiedzieć z trzeciej ręki. Czyli za pomocą pewnego rodzaju źródeł pisanych, wspomnień, prawda, różnego rodzaju relacji, no i książek, innych, prawda, opracowań, ale to jest jakby zawsze wiedza wtórna. I my nigdy, chociażbyśmy nie wiem co uczynili, chodzili, prawda, na uszach, na rzęsach i tak dalej, nigdy nie będziemy w stanie wejść, mówiąc to tak oględnie, w buty tych ludzi, którzy żyli, prawda, przed nami. To dla nas będzie zawsze pewna tajemnica, której my nie przenikniemy do końca. Czyli my jakby rekonstruujemy pewne wydarzenia, opisujemy je, ale tak naprawdę nie byliśmy ich uczestnikami. I to jest dla nas zawsze jakieś takie wyzwanie, dlatego też każde, mi się wydaje, pokolenie pisze swoją historię od nowa. Nie oglądam w zasadzie telewizji od 20 lat, a człowiek się musi czymś zajmować wieczorami, to czytam książki i piszę o Gliwicach. Nazywam się Bogusław Tracz i jestem historykiem.